Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy sobotę, jesteśmy na spacerze. Tak, nie mamy noży, więc jest to prawdziwy spacer. Dokładnie, no bo bushcraft bez noża to nie... Tak, to tylko spacer. Tak, tak, no właśnie, tak miało być. Więc to tylko spacer w miejscowości Rogożnik. Tak, tak. Zapraszamy na odcinek i zobaczcie, jak to wygląda. Las i lasu nie ma. Był i nie ma. Ogrodzone, nie wiem, czy tu będzie szkółka, czy co tu będzie, ale nie ma drzew. A były. Dziki? Chyba dziki grasowały. Patrzcie, jakie tu mamy zjawiska. Tniemy dalej. Miejsce na ogień, czyli myśliwi też potrafią palić ogień w lesie, żeby nie było. O, proszę. Co, my jedziemy na dwie kamery? Tak, jedziemy na dwie kamery. I tutaj mamy ambonę. Dokładnie. Tylko mała ta ambonka. Numer 14. Zamknie unta? Golas, wchodzisz tam? Było. A chcę wam pokazać. No. Tutaj co? Chcę wam pokazać, bo może uda nam się znaleźć dzisiaj miejsce. Jak miałem 13-12 lat, byłem tutaj w harcerstwie, z harcerstwa, w sensie z drużyną moją, na biwaku. Poszukamy dzisiaj tego miejsca. Może uda nam się znaleźć i zobaczycie, opowiem wam, jak się to miejsce zmieniło, bo ja już kiedyś tam znalazłem to. A co znalazłeś? To miejsce, gdzie byliśmy na biwaku, jest całkowicie inaczej wygląda. Ja idę zobaczyć ambonę. I zobaczcie. Ładnie spokojnie się zapowiada. Nawet polataliśmy dzisiaj trochę dronem. No bo wiecie, czasami z tym dronem nie można latać, no bo wieje. Jak wieje i zawieje, to można tego drona po prostu szukać potem w szarym polu i go nie znaleźć. O. Fajne tam klimatyczne miejsca. Jak to mało do szczęścia potrzeba. Wystarczy wyjść z domu, przejechać 7 km i mamy takie fajne tereny. No. Mamy jeziorko. Zapraszamy tutaj. Mamy lasy. No dokładnie. Jak ktoś ma wolną chwilę, przejść się przespacerować. Pogadać. W ogóle to mi się herbaty napił. Pójdziemy na fajne miejsce, też napijemy się herbatki. Weźmiemy sobie wodę ze źródeł. A jak kosztuje tam herbata? Nie wiem. Może ktoś nas ugości za darmo. Lecimy. A tutaj zobaczcie, jakby komuś się zachciało krótkiej przerwy podczas spaceru, to zobaczcie. Tam na przykład, gdzie widać, czy nie widać, tu, w tym miejscu, tu, jest widać, jest krzesełko ogrodowe, wrzucone, także widzicie sami, że można sobie zrobić przerwę, tę chwilę po prostu. A co to za ślady? Chyba jakimś kładziorem się próbowali przebić. No, dokładnie. Podłożona jest bela, żeby się udało przejechać. Tak. To prawda. To co może być? Słuchajcie, no kto zgadnie? Co może być, jak jest przewrócone?
Nie ma smolnych sztabek. O, są. Są, tu jest. Patrz, ile jest. Tu mamy, proszę bardzo, tam mamy. Okłamałem was, bo mamy jednak już. No to kurczę. Tu mamy smolne szczapki. Proszę bardzo, ile jest. Ale nie mamy żadnej siekierki. Tam mamy. Ale nie mamy żadnej siekierki, więc nie będziemy to tutaj. Chyba wyciągnąć. Ale pachnie. Ale pachnie. Czuć, nie? Czuć. O! Dlatego tak pachniało, stary, i pachnie dalej. Patrzcie, co tu jest. Daj wąchnąć. Taki jeszcze nie miałem. Daj wąchnąć. Wącham. To stary, normalnie jak najlepsze perfumy świata. Naprawdę. Samo złoto. No. Bierzemy. No masakra po prostu. Niech to jeszcze troszeczkę podeschnie, nie? To dopiero wtedy będzie to drewno. Patrzcie, z każdej strony. Powąchaj teraz. Wącham teraz. Wąchaj. I pamiętajcie, już są kleszcze. No i są kleszcze już, no to wącham. Normalnie. Taki aloes dla mojego nosa. Wiesz, rozumiesz? Aloes? No. Tak bym mógł po swojemu nazwać. Jest, dobrze. Tam jest paśnik, idziemy do paśnika zobaczyć. No, nie wiem, widzicie go? Pokażemy bliżej. Słuchajcie, jak mamy paśnik, to mogą być jakieś zrzuty, chociaż może na zrzuty troszeczkę już za późno, ale może ktoś nie znalazł. Paśnik. Tam mamy miejsce, zobacz, znowu biwakowe, ktoś pali ognisko, a widzisz, koło paśnika. To bardzo rozsądnie, jeżeli mamy paśnik i miejsce, gdzie ludzie rozpalają ogień, to jest bez sensu. I to jest do lizania tutaj, jak woda kapie, to spływa. I zwierzęta sobie mogą lizać tutaj. Taki czukielek dla nich, witaminowy. Jak byli w harcerstwie, to mnie kiedyś zakosili kawałek tej soli. Bo nawet potrzeba się nie była, przyznawaj. Potrzeba do zupy. Była, do czegoś nam była potrzebna. Nie wiem, czy to była normalna sól, czy nienormalna, no polisz żyjemy. Palca teraz? Żyjemy. A idziemy tam zaraz zobaczyć. No i zobaczmy, chodźmy. Dostałem obywatelski mandat. Tak, obywatelski mandat. Mamy paśnik i zaraz obok paśnika ktoś mądry, inteligentny rozpala sobie ognisko. Więc zdecydowanie zwierzaki tutaj nie będą podchodzić do tego paśnika. Bo po co? I widzę nawet śmieci. Tam jakaś szmata leży. Bardzo zajebisty pomysł. Zobaczcie. Słoik. Posprzątamy to. Masz worek? Nie ma za co. Ja mam. No. No petarda, naprawdę. To jest właśnie miłość do lasu niektórych ludzi. Plastikowy. Wystawiamy obywatelski mandat. Tak. Ja bym to nazwał po prostu po imieniu, jak się czasami ludziom na szybę nakleja, karny kutas. O, tutaj też coś mam, jakąś taką chyba starszą ambonę. Reszka, zaraz wam pokażę taką rozwaloną ambonę. O. Rozwalona ambona. Kompletnie rozwalona ambona. Tam zobaczycie z tyłu łapnie, tam co jest z tyłu. A tam jest duża. Tam bym poszedł. Bawi się. Patrzcie, jaką mamy zapałkę leśną. Czekaj, żebym nie wiało. I tu jest to miejsce, o którym wam mówiłem, że 20 parę lat temu
byliśmy na biwaku z harcerstwa. Oczywiście no, teren by wyglądał całkiem inaczej, nie było tych drzew. Tutaj stały dwa takie namioty, wielkie dziesiątki. Jeden koło drugiego. Tu stał, pamiętam, namiot od naszego drużynowego. Tam mieliśmy też kuchnię taką polową. A tam na górce, ta górka oczywiście była troszeczkę większa. Znaczy, no, zmienił się ten teren po prostu. Była tam jak wysokie drzewo, było miejsce na ognisko i tam siedzieliśmy przy ognisku. Natomiast... W życiu bym nie powiedział, że to jest, tak, teren się że tutaj kiedykolwiek mógłby być jakiś większy obóz z takimi namiotami na 10 osób, nie? Tu w ogóle było płasko, no teraz sądzę, zobacz, że to się ten teren na tak teren się rusza. Że... No to stary, my prawie mamy 40 lat, kurczę, to zobacz. To jak nie patrzysz, drewienko pozbierane. No, ktoś sobie tutaj segreguje. A wy widzicie, jak to się wszystko, kurczę, zmienia. Fajnie wszystko w takim miejscu. Fajne. Fajne opcje, naprawdę fajne opcje. Ja ogólnie bym wrócił na obóz harcerski. Ja też. No, a my byliśmy razem na obozie, pamiętasz? Byliśmy razem na obozie. Posłuchajcie, z tymi obozami harcerskimi, jeżeli chodzi o obozy harcerskie, to moim zdaniem jest tak, że w tej chwili to troszeczkę ten system się tak zmienił, że to już nie są te obozy harcerskie, co kiedyś były, jak były za moich czasów, jak ja byłem harcerzem. No bo tak naprawdę, ja takim dokładnym przykładem tego, jak było, to było zdawanie chociażby na jedno pióro, dwa pióra, czy trzy pióra, na sprawności dokładnie. I wtedy się wychodziło na jedną noc do lasu, nie jadło się nic nie mówiło. Chyba było na trzy pióra, tak? Nie pamiętam, jak to było w kolejności. Jeden dzień się nic nie jadło, drugi dzień się nic nie mówiło, a w trzeci dzień chyba trzeba było 24 godziny ukrywać się w lesie. Tak. I jak cię szukali. Tak. Odpuśćcie teraz, gdzie ci teraz kto pozwoli dziecku iść? Dziecku. Prokurator na karku i w ogóle 25 lat. Mam znajomego, tak, który nam opowiadał, że organizował jakieś obozy harcerskie. I chyba zwykłe też obozy i opowiadał nam, że nawet nie można mieć waty cukrowej kogoś, kto robi watę cukrową, bo się dzieci mogą ukuć ostrym patykiem. No ale, to i... są, ale to są już paranoje rodziców moim zdaniem i to są jakieś psychozy w ogóle związane z nadopiekuńczością. Dokładnie o to mi chodziło. No. Rodziców. My źródełko. Idziemy nabrać wody, a potem idziemy na herbatę. Źródełko mamy tutaj. No właśnie. Fantastyczna, chcesz? Tak, z chęcią. Dobrze mi zrobiła, naprawdę. To był taki kawał, nie? Jak gościu patrzy, co to jest, pogrzebał palcem, wziął, mówi: o, gówno, dobrze, że nie wdepłem. No. Chcesz zjechać na dupie? Nie, ale można by tu było kiedyś wbić, jaką nockę zrobi tam na dole. No tam mamy ładne takie zielone bajorko, tu mamy teren bagienny, drewna jest, tylko ta góra, jak zejdziesz, to potem będziesz musiał wejść. No właśnie. No właśnie. Idziemy obczaić tam, może się tamtędy będzie dało, tam pójdziemy, tamtędy może obczajmy, spróbujemy zobaczyć. W poszukiwaniu miejsca na nocleg następnym razem, no to idziemy. Słuchajcie, czasami jest tak, że niektórzy biorą do lasu kuchenki. I dzisiaj Golas wziął sobie kuchenkę na benzynę, czy tam spirytus. Co tam wlewasz dzisiaj do środka? Denaturat. No, on z grubej rury wali, denaturat, nie? I męczy się z rozpaleniem, ale ja poszedłem dzisiaj na łatwiznę i mam w kubku. I on pije, znaczy ja piję, a on czeka. A w ogóle pijemy, czy ja piję, on tam próbuje rozpalić w takim miejscu, nie? Czy ja smolną czuję? Tak. A, węgli mnie nie myli. Smolną rozpala. Nie widać, ale pewnie rozpala, bo ja czuję. Jak sobie tak już siadłem i siedzę i odpoczywam i piję herbatę, a Golas daje rozpala. Pali. Tak sobie pomyślałem, że taki sobotni spacerek praktycznie na 10 tysięcy kroków w tej chwili coś mam. No tak w sumie ile w terenie? 2 godziny, nie? No. Z takim chilloutem nad jeziorkiem, z ciepłą herbatką, no to jest to coś. I tu technologia wygrywa z bushcraftem. Tylko mam, a nie wytrzymał. Dobra, słuchajcie. Temat jest taki, że odezwała się do nas pani Aldona z Bangguda. Napisała nam tak, że
możemy wybrać sobie na testy jakieś rzeczy. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I możemy sobie wybrać rzeczy za łączną wartość $100. Tak. I stwierdziliśmy, że tak naprawdę poprosimy Was o to, żebyście wybrali to, co chcielibyście zobaczyć, żebyśmy przetestowali. My jakoś nie mamy pomysłów, co można by było zamówić i co można było pokazać, więc spróbujcie nam podesłać jakieś linki może do Banggooda. Ja nie wiem, czy linki, czy w ogóle YouTube nam nie zablokuje. Musimy sprawdzić, odblokujemy na filmie możliwość wstawienia linków. No, do czy Banggooda, gdzieś tam w jakiś dokładnie. Sposób podeślicie nam to, co byście chcieli zobaczyć? Tak, tak, tak. I to jeszcze od razu powiedzieć, że to nie będzie tak, że wy powiecie i to będzie. No bo jeszcze my musimy przedstawić ofertę pani, jak ona się nazywa. Aldonie. Tak, natomiast stwierdziliśmy właśnie, że poprosimy... Jak pani Aldona powie, że okej, to tak. No ale po coś napisała chyba, nie? No więc chyba was widzów nie zawiedzie pani Aldona z Banggood, tak? Chyba tak. No. Więc podeślijcie linki, jeżeli byście chcieli, żebyśmy coś przetestowali. My to wyślemy z prośbą o udostępnienie. Pokażemy pani ten film, żeby zobaczyła, że już wspominamy, że wy chcecie testować rzeczy, a czy żebyście, wy chcecie, żebyśmy my testowali rzeczy. Dobrze mówię? No, tak, mówię, my nie mamy pomysłu, co moglibyśmy wziąć. My jestem mnóstwo jakichś kuchenek, jakichś, nie wiem, termosów czy nie termosów. No, wybierzcie coś, bo tak jak mówię, no, spróbujemy zrobić to wspólnie. My to będziemy testowali. Tylko żadnych dmuchanych lal. No właśnie. Jako zamiast materaca. No. I zobaczymy, co to się z tego będzie dało zrobić. Może też komuś podpowiemy. Może ktoś... I może jakiś giveaway będzie. Tak, no właśnie. No to zobaczymy. Jeżeli będzie się sprawdzało i będzie warte swojej ceny, jakość będzie odpowiednia, to czemu nie? A pani Aldona będzie zadowolona ze współpracy z leśnymi ludźmi, to może będzie giveaway jakiś na coś? Robimy coś, wymyślimy. Więc podeślijcie linki, jeżeli możecie. Ptok. Ptok. No, to my kończymy powoli w takim razie. Tak, my kończymy. Zaliczyliśmy dosyć fajny spacer. Ile ci wyszło kroków? Kroków mi wyszło prawie 9000. Ja mam więcej, bo ja od rana latam za paskom, a ty założyłeś zegarek dopiero jak wychodziłeś. No spoko, właśnie, dokładnie. Taki sobotni spacerek, dwugodzinny, z herbatką i z kawką w terenie, zajebista opcja. Zachęcamy takich rzeczy. No. Pamiętajcie oczywiście o tych nagrodach, znaczy nagrodach, o tych propozycjach ze sklepu Banggood. Podeślijcie nam w komentarzach, co chcielibyście, żebyśmy przetestowali na kanale, pokazali jak funkcjonuje i w ogóle. No, może będzie jakieś ciekawe. Sprawdzimy, czy to jest warte swojej ceny. Dokładnie. No, dobra, do następnego. Siemano, cześć. Cześć, hej.